Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was przepyszne bułki wrocławskie. Zapraszam. Przepis na bułki jest to jeden z moich faworytów. Zawsze wychodzi idealnie. Bułki są chrupiące, mięciutkie i najlepiej smakują z jajkiem na miękko. Do przygotowania przepisu potrzebujemy sól, jajko, masło, letnią wodę, mleko, mąkę, drożdże i cukier. Przepis przygotuję z termomiksem manualnie dzisiaj. Do naczynia miksującego wrzucamy 20 g drożdży, 5 g cukru i 2 łyżki mleka. Zamykamy naczynie miksujące i będziemy robić zaczyn. 3 minuty, 37 stopni, obroty, pozycja 1. Zaczyn zostawiamy w naczyniu miksującym na 15 minut, aż podwoi swoją objętość. Zobaczmy, czy zaczyn podwoił swoją objętość. Jest go więcej, dlatego dorzucamy pozostałe składniki. 450 g mąki. Następnie 10 g soli. 30 g miękkiego masła. Następnie jedno roztrzepane jajko. Sto gramów letniej wody i 150 gramów mleka. Ciasto wyrabiamy przy pomocy funkcji interwał. Wybieramy sobie kłosik na termomiksie, ustawiamy 4 minuty i włączamy. Wyrobione ciasto przekładamy do miski. Najlepiej otworzyć sobie naczynie. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 45 minut do wyrośnięcia. Ciasto podwoiło swoją objętość, wyciągnę sobie je teraz na silikonową matę. I będziemy formować bułki. Wielkość to tak naprawdę zależy od nas. I formujemy kuleczki. Lekko otaczamy w mące. Zrobimy mały przedziałek. I przykrywamy ściereczką i zostawiamy na kolejne 10 minut. Bułki nam już wyrosły, zobaczcie. Teraz włożę je do rozgrzanego piekarnika do 200 stopni na około 15-20 minut. Bułki wyglądają fantastycznie, przepięknie pachną. Koniecznie wypróbujcie je z
dżemem własnej roboty, bądź jajkiem na miękko, albo także z masłem zrobionym w Thermomixie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia!